Dzień dobry, szanowni państwo. Witajcie w kolejnym filmie na kanale. Tym razem nie z nowego Battlefielda, ale z bardzo starego Battlefielda, bo zagramy sobie dzisiaj w Battlefielda Hardline, a raczej pokażę wam, jak graliśmy ostatnio właśnie w Hardline'a. I Hardline był takim tworem, nie wiem czy pamiętacie, który w ostateczności oczywiście okazało się, że jest całkiem niezły, ale na premierze no nie bardzo nam się spodobał z wielu przyczyn. Główną przyczyną był ten setting, te czasy, czyli ogólnie klimat policjantów i złodziei, który nie do końca pasował ogólnie do samego Battlefielda, więc jakby Battlefield Hardline nazywał się po prostu Hardline, to myślę, że zostałby zupełnie też inaczej odebrany. Ale wiadomo, że teraz można gdybać, kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej i też należy pamiętać, że tego Hardline'a otrzymywaliśmy po całkiem dobrej czwórce na tamte czasy, bo przecież już po premierze, po dodatkach, po całym CTE, więc ta czwórka nie była w takim stanie jak na premierze, bo tylko wam przypomnę, że na premierze czwórka delikatnie rzecz biorąc też była w bardzo kiepskim stanie. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli pytacie, czy da się dalej pograć w Hardline'a, to powiedzieć da będzie trochę nadużyciem, bo na PC-cie jest słownie jeden serwer i on najczęściej wypełnia się, nie wiem, w weekendy pod wieczór, więc zagraliśmy tutaj w 20-30 osób i w zasadzie to wszystko, za dużego wyboru nie ma. Mapy spremki, niespremki, także no tutaj można było sobie, że tak powiem, potestować, jak to wcześniej wyglądało. To, co ja natomiast zauważyłem od razu praktycznie, nie wiem, czy wasze zdanie było podobne, że TTK, fragowanie tutaj, graliśmy na normalu, trzeba było więcej tych kul wsadzić niż w takim typowym Battlefieldzie. Nie wiem, czy to tylko jakieś moje wrażenie, ale to było pierwsze, co mi się w oczy po prostu rzuciło. I coś, za co wydaje mi się, trzeba tutaj Hardline'a pochwalić, bo wiadomo, poruszanie się, no jest to takie Battlefieldowe, jakby to porównywać do czwórki, to faktycznie jakbyśmy mieli takie odczucie, że jednak ta czwórka była bogatsza w różne rzeczy, że sam gunplay w czwórce był lepszy niż w Hardline'ie, mimo wszystko czasami Hardline wydaje się być taki, wiecie, nie chcę mówić plastikowy, ale jednak to odczucie gdzieś tam z tyłu głowy jest, to o ile tutaj można dywagować, można teoretycznie mówić, że w tych aspektach Hardline nie był idealny, to rzeczą, która naprawdę mi się podobała, były i w dalszym ciągu są mapy. Grało się na nich w piechocie naprawdę przyjemnie i gdy się już wsiąknęło troszkę w ten klimat, to potrafiło to wciągnąć. Dajcie mi, moi drodzy, znać w komentarzach, czy Hardline wam się kiedyś podobał, czy podoba wam się teraz, czy próbowaliście grać, co o nim myślicie, a my przechodzimy do pełnego materiału, urywków z różnych gierek z widzami, zaraz po wstawce sponsorowanej. Zanim przejdziemy dalej, krótka informacja o sponsorze dzisiejszego filmu. Tak, zgadza się. Dzisiejszym sponsorem jest gra Hero Wars. Zmęczony pracą? Masz dość korków? Nie wiesz, co robić w domu? Wypróbuj Hero Wars i zostań legendą. Zbierz swój zespół i wykonuj różne misje, aby zdobywać nagrody, otwierać skrzynie, ulepszać swoich bohaterów i stawić czoła coraz trudniejszym zadaniom i wrogom. Dzięki 6 różnym trybom gry, od kampanii dla pojedynczego gracza po wyprawy i tryb Tower, znajdziesz nieograniczone możliwości. Wybieraj spośród szerokiej gamy bohaterów, w tym robotów, wampirów, a nawet kosmitów. Gra spodobała się już ponad 100 milionom graczy na całym świecie. Hero Wars oferuje również bogatą historię, a przez to, że zespół deweloperski słucha społeczności, stale wprowadza nowe aktualizacje. W tej chwili twórcy gry oferują nowym graczom 5 bohaterów do natychmiastowego odblokowania, a także 600 szmaragdów i 30 tysięcy sztuk złota na rozwój postaci. Kliknij link w opisie lub zeskanuj kod QR na ekranie, aby rozpocząć grę już teraz. A teraz wracamy do filmu. O, ijo, ijo! Ijo, ijo! Kubik! Ty, nie zabiłem go? Ty. Au. Au! O Jezu, latanie jak w czwórce. Ha! Nawet te same dźwięki. O mój Boże. Okej, nie takie samo. Oj, nie takie samo. Podobne. Wow! Wow! Ale akcja! W sam raz na intro. Wow! Chłop cię przejechał! Wow! Krwawnik!
i chłop z tarczą. To jest kubik jak chuj. Nie, myślałem. Nie, to jest kubik, kurde, nie. O, wybuchło. Nice. Przyjemnie. Jednego mniej. O kurde. Na górze jest chłop. O, krwawnik, zestrałem się prawie. Jakiego wała? O nie, belek. Wiecie, co chciałbym sobie kupić? Chciałbym sobie kupić zestaw do trakowania, gdzie się patrzy człowiek na monitorze. Myślę, że to byłoby całkiem spoko do FPS-ów też. No, eye tracker, tylko ile to kosztuje? Pewnie sporo. Sorry! Kurwa, przygwoździli mnie! Tam jest chłop. On cały czas... Kubik! I krawnik, kuźwa, stream snipe. Utrzymać ten obszar! Będzie dobrze. Kurwa, geniusz to wymyślił! Wrzuciłem tu apteczkę! Przygwoździłem ich! No właśnie nie, to nie starość. Tak jest, mam tu jednego! Belek. Stachulenka. Krwawnik. Trzech Polaków zamordowałem. Czwarty Polak! Aj! Dlaczego ja nie mam defibrylatora? Cześć, fiśku, heka. M416. Chyba taka moja ulubiona broń, najbardziej uniwersalna. Wiecie, taki all around w każdym BF-ie. Załatwiłem go. No to był efekt przygwożdżenia chyba, nie? Dobra robota, teren zabezpieczony. Ktoś tu biegnie. Trafiłem skubańca. Tam? Snajper! Niech ktoś go ściągnie! Trzy osoby? Puszczam apteczkę! Say what? No, świeża mój... granat! Nejda chyba nie rzucę mu tam. O! Trafiłem! Haha! Kolejny załatwiony! No i po naszym terytorium! Zajmij ze mnie! Kostas! Rzuciłem tu apteczkę! Troje pojechało!
pojebańcu. Tak jest, pojebańcu. Ej, mam tą apteczkę, mi go załatwi. Dobrze powiedziane. Pała! Kurde, chciałem pałą. No nic. Pilnie! Na pomoc! Boty! Krwawnik, ty chujku mały. Mieczem? O, ty gnoju. Jak mnie mieczem ciachnął. No, tam są. Rzućcie broń! Wziąłem uzbrojonego podejrzanego. Taserem mnie chciał gnój. Chłop ma jakieś uszy miał. Co to były za uszy? Co to było? Uwaga, gotówka została opuszczona. Spierdalam. Ukradłem hajs. Ej, ale ten tryb gdy był naprawdę fajny. To był naprawdę fajny tryb gry z tą forsą. Zabezpieczkę, skarbiec! O kurde. Dobra, mamy to. Gotówka w skarbcu. O, trzech? Trzech! Nice! Gdzie oni są? Dawaj, gdzie oni są? Gdzie oni są? Gdzie oni są? Unieszkodliwiłem podejrzanego! Weźcie ode mnie tych pierdolców! Przesłuchanie! Zacznij sypać! Zacznij sypać! Podejrzany unieszkodliwiony! Gadaj! Dawaj! Gadaj! Uwaga, przejęta gotówka została opuszczona. Jolo! Gadaj, gdzie oni są! Nie ma jednak za dużego dystansu, paralizator. A na tej mapie nie nagrał mi się mikrofon, jakby co, więc macie tutaj taki gameplay bez mikrofonu, w starym battlefieldowym stylu. Mamy rannego! Do wszystkich, czekajcie na dalsze instrukcje! Uważaj! Kolejny załatwiony! Apteczka tutaj! Podejrzany zdjęty. Granat! Do tyłu szybko! Apteczka tutaj! Neutralizowałem podejrzanego! Ktoś pomoże! Jest władca, strzelajcie! Ej, mam apteczkę! Potrzebujemy się, stary, wstawaj! Apteczka, tutaj! Leci odłamkowy! Zabierzemy podejrzanego! Leci z kurwi! Trzymaj apteczkę! Centrala 1064, otaczamy teren! Przywoźniłem jednego! Jest płatne!
Podejrzany wyeliminowany. Pomóżcie mi z tym gościem! Dawajcie tu! Dorwałem go!